Napiszcie w komentarzu, kto by chciał na słoniu dojeżdżać do pracy albo do szkoły. A zegarek cały czas mi pipka, że przeginam. Jaki fajny kolega odwiedził jeszcze salon. Mieu. Elo, elo. Zaczynamy nowy dzień, zaczynamy nowy odcinek. Od odwiezienia dzieci do szkoły. Jest godzina 6:55, pogoda piękna, 28 stopni. Dzisiaj jeszcze w planie, poza odwiezieniem, gdzie nasze auto jest, dzieci do szkoły, będzie masażyk oraz trening. Czwarty trening ze 128. Także zapraszam do odcinka. Miłego oglądania, pozdro, serwus i miłego dnia. A takie rzeczy tylko w Tajlandii. Napiszcie w komentarzu, kto by chciał na słoniu dojeżdżać do pracy albo do szkoły. Teraz przejedziemy przez Patong, najbardziej imprezową dzielnicę, ulicę, dzielnicę wyspy Phuket. Pokażę wam, jak ta dzielnica wygląda po nocy, po imprezie. Zazwyczaj tu jest mnóstwo wiary. Ta główna ulica Bangla Road jest nieprzejezdna dla aut. Jest po prostu zawalona turystami, jak mrówki, można powiedzieć, turyści chodzą. Teraz jest poranek, więc jest czas sprzątania. To i tak nie jest takie maksymalne sprzątanie jak zawsze po weekendzie, ale i tak będziecie mogli za chwilę zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, ile tych śmieci jest, jak ta ulica wygląda. I tu jest główna ulica imprezowa. Także dzisiaj poranne sprzątanie. Tak jak tam widać, po jednej, po drugiej stronie worki ze śmiećmi, jest tego mnóstwo. Pewnie jeszcze jakieś niedobitki się znajdą. Tu już też są zbierane. Także tutaj też widać z jednej nocy. I w środku ulicy jest tego o wiele, wiele więcej. A jak jedziemy do szkoły w poniedziałek, poniedzieli, jest tego trzy razy więcej. Te drzwi to już będziecie znali na pamięć. Hello, winda. Hello, moto. Zaczynamy sportowy dzień, kolejny sportowy dzień. Trzeci dzień treningu. Czwarty trening. Trzeci dzień, czwarty trening. Wspomniałem to wczoraj. Tutaj będę chciał pokazać nie sam cel, czyli występ w półmaratonie, czy tam osiągnięcie założonego celu w półmaratonie, tylko cały proces właśnie dochodzenia do tego celu, ponieważ według mnie właśnie nie sam cel, tylko ta droga, ten proces, to co do niego prowadzi, jest bardziej ciekawsze i bardziej ważniejsze do pokazania z mojego punktu widzenia. To właśnie w trakcie tej drogi pojawiają się największe problemy, największe zwątpienia, wiatr nam wieje w oczy, wiele rzeczy nie wychodzi, wielokrotnie chcemy się poddać i to właśnie wtedy musimy spiąć poślady i dopiąć swój cel, jakikolwiek by nie był, dopiąć swój cel do końca. W moim przypadku jest to bieganie, w waszym przypadku to może być cokolwiek, cokolwiek sobie tam zaplanujecie w życiu, bądź jakąkolwiek zmianę sobie zaplanujecie. Dlatego stwierdziłem, że chcę pokazać tą drogę, te problemy, które będą jeszcze przede mną, jak sobie będę z nimi radził, żeby zainspirować was tak samo do jakichś pozytywnych zmian w swoich życiach. Dzisiaj wybieramy się na podwórku, 45 minut recovery run. W drugiej strefie to będzie u mnie akurat do 135 tętno, jeśli chodzi o tętno. I się zastanawiam tylko, czy polecimy tutaj, w górę. Zobaczycie też taką poranną Tajlandię, jak się budzi do życia. A ja biegnę tam w stronę dżungli. Dobrze, że słoneczko za chmurami. To jest bardzo przyjemna pogoda dzisiaj. Nie jest aż tak gorąco. Można biec spokojnie. A zegarek cały czas mi pipka, że przeginam tętno, bo jest ustawiony właśnie na mój plan treningowy, że dzisiaj muszę zrobić drugą strefę. I ją przekraczam cały czas, gdzie wydaje mi się, że biegnę, no już wolniej nie mogę.
Ale tu już zaczyna coraz gęstsza ta dżungla. Już takie liany zwisają. Tu kokosy. Jaka chatka. Taka cała drewniana. Też nie spotykana u nas. A jeszcze się cofnę. A to jest takie normalne. Takie stacje. Podjeżdża się motorkiem, rzuca się monetę. Jest droższe paliwo, bo tu paliwo jest za litr 41,54, a na stacji kupuję po 35-36 batów, co daje tutaj jakieś 5,30. Także i tak jest dobra cena. I to wszędzie prawie, że spotykane praleczki, można sobie wyprać. A to jest maszyna, w którą się wrzuca baty i można sobie pobrać świeżą, filtrowaną wodę. Jest to mniej więcej jeden bat za 1 litr. Czyli tam, nie wiem ile to będzie, 13 groszy za litr. A tutaj taki skład drewna. I są wytwarzane takie ładne. O, coś w tym stylu. Tu jest taki, patrz jaki piękny blat będzie. Jeszcze tylko to do wyszlifowania. Widziałem cię na plaży w Stegnie. W Stegnie na plaży znowu jestem. Jurassic Park. Takie bramy wysokie, żeby dinozaury nie wyskoczyły. Ludzie się uśmiechają. To jest piękne w tym kraju. I tu kwintesencja. Rozmieniać pieniążków, woda filtrowana, praleczki i stacja paliw. No i czwarty trening zrobiony. Jak słońce wyszło, to było bardzo gorąco, ale ogólnie do celu zostało tylko jedyne 124. Powoli do przodu. Sawadika! No i kończąc tą myśl z poranka, że cel, który osiągniemy, który sobie założymy i osiągniemy, jest tylko taką wisienką na torcie. Ja chcę pokazać właśnie tą drogę, w której jest mnóstwo problemów, tą drogę, w której każdego dnia musimy się z tymi problemami borykać. Mam nadzieję, że komuś z Was to pomoże we własnych problemach, kiedy będziecie chcieli zwątpić, będziecie chcieli się poddać. Zobaczycie, że nie jesteście sami, że inni mają podobne problemy i jakoś zaciskają zęby i jakoś idą do przodu. Tego samego Wam życzę. I będę chciał pokazać, że bardzo często, mimo że jest ciężko, mimo że nam nie wychodzi, mimo tych rzucanych kłód pod nogi, nigdy nie wolno się poddawać, nigdy nie można wątpić w obrany przez siebie cel i należy do niego dążyć do momentu osiągnięcia tego sukcesu, do momentu tej wisienki na torcie. Jaka rybka. I tu pani codziennie właśnie na kawałeczki kroi taką pyszną rybkę. Trochę ona jest podjadana przez muszki, ale to nic nie szkodzi, nikt od niej nie zachoruje, nikomu się nic nie stanie. A te worki służyły w porze deszczowej do zabezpieczania przed powodziami.
zaraz będzie moja pani od masażu. Masaż kosztuje 300 batów, 39 zł. Jest powiedziane, że jest to godzina, ale zawsze u tej pani jestem godzinę 20, godzinę 30. Bardzo dobra cena, bardzo mocny masaż, taki sportowy, silny. Przyszedłem raz i już tu będę chyba zawsze wracał. I cenowo dobrze, i jeśli chodzi o jakość masażu, też bardzo dobrze. No i ja już skręcam. Ja zaraz zaczynam, czekam już na panią, zaczynam masaż. Może mi się uda zrobić jakiś film z tego masażu. Jeśli tak, to będzie to w formie timelapsa. Patrzcie, jak się ze mnie leje, tu jest ponad 30 stopni. Sawadika. O, przyszła już pani, więc kończę. Pozdrowienia. I jaki fajny kolega odwiedził jeszcze salon. Siemanko. Jak tam leci? Miau. Cześć, kicia. To masaż trwał dzisiaj godzinę 40 i zapłaciłem tyle samo, bo 300 batów, 39 zł. Różne są rodzaje masażu, jest taki relaksacyjny, potem jest taki mocniejszy, ale słaby, że tak to mogę ująć. No i jest też taki, który robi tutaj ta pani, czyli taki na maksa mocny. W skali od 1 do 10 ból mogę sklasyfikować gdzieś tak na 7. Nie wygina, ale jest to już taki ból odczuwalny. Tylko że ta pani się... Teraz karetka, za chwilę poczekam, niech przejedzie. Ta pani się bardzo zna na masażu, na anatomii i ona dokładnie wie, gdzie trzeba mocniej, a gdzie trzeba lżej. Dla osoby, która trenuje jakikolwiek sport, jest naprawdę potrzebny taki masaż mocniejszy. Tak samo jak taki dzień regeneracyjny, bo ja nie wiem, czy nie jest ten dzień regeneracyjny nawet największy, jeśli chodzi o trening bardziej taki profesjonalny, o czym wiele osób zapomina. I bardzo często się przez to właśnie wypala. A ten przerywnik chwilowy, który teraz zrobiłem, to była taka świątynia i w świątyni są postawione czerwone fanty, a jest to powodem tego, że czerwona fanta jest ulubionym napojem króla. Taka ciekawostka. Ja idę do domu. Jakieś jeszcze 2-3 godzinki będę musiał po dzieci jechać. To mi się podoba w Tajlandii, że na przykład mnóstwo rzeczy mam już dzisiaj ogarniętych, a jest godzina 12, czyli w Polsce 6, więc zaczynam pracę tak naprawdę za 2 godziny. I dzień się zaczyna, biorąc pod uwagę polski czas, bardzo wcześnie, kończy bardzo późno, więc o wiele więcej można ogarnąć każdego dnia. Jest to pub, jak zresztą widać. I jak ktoś jest wkurzony, żeby nie był się, żeby uniknąć bijatyk w pubie, jest gwóźdź, są gwoździe raczej, jest młotek i jak ktoś jest wkurzony, potrzebuje wyładować negatywne emocje, to może przyjść i sobie powbijać gwoździe. Właśnie w taki sposób. Od razu lepiej. Tu jest ta najbardziej imprezowa, opuścimy panią, najbardziej imprezowa ulica, która dzisiaj rano była cała pusta. Teraz jak widać jeszcze jest przejezdna, później około 19 jest zamykana, ale robi się już coraz więcej wiary, coraz większy ruch. No i jak jest zamykana, to gdzieś tak od godziny 22, to jest tutaj już Sodomia i Gomoria. Lecimy dalej po dzieciaki.
No, już w komplecie. Bez mamy, ale w komplecie. Więc tak jak żeśmy zaczęli rano, tak jesteśmy z powrotem z dziewczynkami. Hej! Bye, Molly! Jak było w szkole, Maja? Dobrze, dzisiaj się poznałam bardziej z tymi chłopakami, z Tajlandii, Nengiem i Chajem. Na komputerach, w sensie na takiej informatyce jakby. Siedzieliśmy koło siebie i były takie rzeczy do zrobienia, jakieś takie jakby a la gry, ale to było po prostu na takie jakieś komendy. I właśnie byliśmy razem w teamie i skończyliśmy jako pierwsi wszystkie levele, więc trochę bardziej się z nimi dzisiaj zapoznałam. Super, a Zuzia, u ciebie jak było w szkole? Ogólnie to było mega fajnie i nie uwierzysz, co się stanie. Ogólnie to już chyba wiem, to na 100% i tylko 4 lutego jedziemy na kemping. O, świetnie, a gdzie? Ja z moją klasą. A my też? Nie, tylko nasza. Super. Ale się rozpadało. Jednak nie usiądziemy nigdzie, zrobimy zakończenie z samochodu. Przyjechaliśmy jak zwykle do naszej ulubionej pani na Thai Coffee i dziewczynki mają swoje picia. Ja jak zwykle muszę powiedzieć o cenie, bo za kawkę i za dwa pokażcie te picia wasze tylko. Kiwi i blueberry. Zapłaciliśmy 50 batów, czyli 6,50. Duże napoje. Jedno takie za 20 batów. Tak, za 2,60. No i kawka, złoty 30. I tak to tu wygląda. Okej, okay, wracając do tematu. Dziewczynki, opowiedzcie coś jeszcze tam, co tam w szkole się działo? Bo wtedy musiałem jechać, kamerę mi zwalało. Jak w ogóle wasze wrażenia po pierwszych tych tygodniach w szkole? Co byście mogły powiedzieć widzom naszym? Czym zainteresować ludzi z Polski? Jak w ogóle przejście na nauczanie w języku angielskim? Jak sobie z tym radzicie? To dla mnie ta szkoła jest super, jest lepsza niż w Polsce, też mamy inne w ogóle, inaczej to jest zrobione, bo na przykład w Polsce jest jedna lekcja 45-minutowa i potem jest przerwa 10-minutowa, najdłuższą miałam to 15, a tutaj mamy dwie lekcje po 45 minut, czyli właśnie 1,5 godziny lekcji, gdzie jeszcze musimy przejść jakieś klasy, a potem mamy przerwę 20 minut. I potem mamy znowu dwie lekcje, 1,5 godziny i potem mamy przerwę na lunch, gdzie jest 50 minut przerwy, co jest w ogóle wow. Potem mamy kolejne dwie lekcje i przerwa 20-minutowa na takie przekąski. I potem mamy homeroom time, gdzie po prostu siedzimy z nauczycielami, coś tam sobie gadamy, gramy w jakieś gry, się bawimy i w ogóle. Ogólnie to obiadki są mega dobre, na przykład dzisiaj był chyba jeden z najlepszych obiadów, jaki był kiedykolwiek tutaj w szkole. I to było pire ziemniaków i kotlet. Zwykły, prosty obiad, ale jaki pyszny. Tak. I jeszcze z językiem angielskim ja sobie radzę świetnie na razie. Ja też. Nie mam za bardzo żadnych problemów w porozumiewaniu się. Też w słuchaniu na lekcji nauczycieli nie mam problemu z tym. Czasami są jakieś słowa nowe, których nie znam. Ale tak to wszystko staram się rozumieć, wszystko rozumiem i nie ma największego problemu. Na tym polega nauka, wiesz, żeby właśnie wyłapywać nowe słówka i się ich uczyć, nie? Okay. I dzięki temu z dnia na dzień stajecie się coraz lepsze i coraz tak bardziej się czujecie pewnie w tym języku. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w następnej odsłonie już jutro.